Koło Polskie. Małopolskie TV, Małgorzata Kareńska. Rozmawiam z reprezentantami Tatr, spod Tatr. Poseł Andrzej Gudmostowy. Senator Ziem Górskich Stanisław Chodorowicz. Pojawiliście się panowie w takich niecodziennych strojach, co było fotografowane przez kolegów posłów i senatorów. Uważamy, że jest to tak ważny, uroczysty dzień dla państwa polskiego, że górale powinni wystąpić paradnie, a góral ubrany paradnie to właśnie w stroju góralskim lub hetmańskim, tak jak pan senator. A pan senator? Tak, no zbójnicki, hetmański strój. Pamiętają państwo 25 lat temu obrady Okrągłego Stołu i co one zmieniły w pana życie? No, pierwszy fenomen w naszej historii, że w sposób pokojowy odzyskaliśmy niepodległość. Zbieg wielu pozytywnych okoliczności, ale przede wszystkim wielka determinacja i wola narodu polskiego. I co jest najważniejsze, że nie przelew krwi na barykadach, tylko pokojowo. A pan senator, wspomnienia 4 czerwca... Krok ku wolności zmieniły rzeczywistość i to w sposób radykalny. Aczkolwiek szło to ewolucyjnie, po równi pochyłej, z rozsądkiem, ale zmieniły rzeczywistość. I to odczuwaliśmy i wtedy, i odczuwamy po dzień dzisiejszy. Największa porażka tego 25-lecia. Nie mówmy dzisiaj o porażkach. Nie. Mówmy o sukcesach. To w takim razie największy sukces. Największy sukces to jest to, że porównując siebie do sąsiedniej Ukrainy, która była wtedy w tym samym miejscu, jeżeli chodzi o gospodarkę czy o sprawy społeczne, jesteśmy teraz o kilka kroków do przodu i to jest zasługa wszystkich pokoleń przez te 25 lat, także wszystkich rządów. Jak się zmieniło te 25 lat pod Tatrami? O, w sposób radykalny się zmieniło. Przecież to zupełnie inna rzeczywistość. Przede wszystkim otwarł się świat. Otwarł się dla ludzi, ale otwarł się także świat dla ludzi stamtąd. Dziś podhalańcy bez najmniejszych, zresztą tak jak i pozostali mieszkańcy Polski, bez najmniejszych kłopotów mogą wyjeżdżać wszędzie. Mogą się poruszać, mogą wykazywać znaną góralą inicjatywę. Po prostu to jest inna rzeczywistość. A czego panowie byście sobie życzyli na następne 25 lat? Dalej takiego samego tempa zmian, spokoju, zadowolenia, niepodległości w sensie gospodarczym, ale także budowania Polski na wartościach, na tych wartościach, którymi stoi Podhale i tradycyjna polska rodzina, bo to jest też gwarant sukcesu tych pokoleń. Pan senator? Potwierdzam to w całej rozciągłości, aczkolwiek także i świadomości tego, że wolność jest nabyta, ale nie jest dana i o wolność należy zabiegać, należy o niej pamiętać, należy się o nią troszczyć i dlatego życzyłbym sobie, aby świadomość tego była w umysłach i sercach wszystkich moich braci, Podhalan i nie tylko. Dziękujemy bardzo.